Dla świata sportów olimpijskich mamy przyjemność rozmawiać z Wojciechem Pszczolarskim, brązowym medalistą Mistrzostw Świata w wyścigu punktowym i brązowym medalistą w Madisonie w Mistrzostwach Europy. Wojtek, Madison w Pruszkowie troszkę Wam nie wyszedł. Co było przyczyną? Tak, dokładnie. No, początek wyścigu był w dobrym wykonaniu. Zaraz zapunktowaliśmy, trzymaliśmy się czołówki, podjęliśmy walkę. Ale niestety na końcówce, gdy czekaliśmy na nasz taki atak, by skorzystać ze zmęczenia przeciwników, przydarzyła się kraksa Danielowi. Zawinił według mnie Hiszpan, który potraktował trochę Daniela nie fair. Uderzył, myślę, może chcący, niechcący w jego kierownicę biodrem. No, doprowadziło to do upadku Daniela i musiałem po prostu jechać kilka zmian dłużej. No, a w Madisonie to już jest duża strata i musieliśmy już odpuścić sobie końcówkę. Daniel obolały, z bólem żeber musiał dokończyć wyścig. Zauważyłem w Madisonie, że jak się zmieniacie, to łapiecie się za ręce i jeden wypycha drugiego. Nie jest to czasem ryzykowne, że przez przypadek jeden drugiego za późno puści rękę i się wywróci? Czy tak naprawdę my się nie chytamy, to jest taki hak bardziej się robi. Właśnie tu technika w medycynie polega na tym, żeby nie łapać siebie, nie obejmować, gdyż w momencie, gdy jeden może upadać kraksę, to można się łatwo puścić z tej uwięzi, tak? A w momencie, gdybym trzymał Daniela przy kraksie, to mógłby on mnie pociągnąć albo ja jego. Ale to są też lata praktyki, lata treningów, żeby tą technikę w Madisonie nabrać. Wojtek, 2017 rok jest dla Ciebie udany. Brązowy medal Mistrzostw Świata, brązowy medal Mistrzostw Europy. Co będzie w kolejnym sezonie? Tak, dokładnie. No, dwa medale Mistrzostwa Świata, brąz punktowy. Tak naprawdę już zdobyłem wszystkie medale imprez mistrzowskich w wyścigu punktowym. Niestety na olimpiadzie punktowego nie ma. No i teraz zaczynam taki nowy rozdział wyścigów Madison. Brąz na mistrzostwach Europy, to jest olimpijska konkurencja, tu wiążę swoje nadzieje z Tokio. Jesteśmy w grze, jesteśmy w walce, pokazaliśmy, że Polacy też się będą liczyć w tej konkurencji, nie tylko o start na igrzyskach, ale także o walkę o medale, nawet o to złoto. Po mistrzostwach świata rozmawialiśmy, to powiedziałeś, że zrobiłeś kolejny krok w swojej karierze. Ale uważam, że to szczyt jeszcze twojej kariery nie jest. Tak, dokładnie. Nawet gdybym miał same złota z tych imprez mistrzowskich, to nie jest szczyt. Każdy sportowiec chce zdobywać jak najwięcej tych medali. Każde złoto się liczy. Każde złoto wyznacza nowy cel, nowe rekordy, nowe wyzwania. Dlatego teraz zdobyłem w Madisonie ten brąz na Mistrzostwach Europy z Danielem. Są kolejne cele Mistrzostwa Świata i, tak jak mówiłem, Igrzyska Olimpijskie. Czy jak siedzisz na trybunach i oglądasz kolegów, koleżanki na torze, to czujesz te emocje, czy wolisz sam być jednak na torze? Ciężkie pytanie. Swoje konkurencje, jak oglądam, poniekąd chciałbym być na tym torze, ale bo przeżywam to razem z kolegami. Tak? Jak jechał Alan wyścig punktowy, to siedziałem na trybunach i cały czas sobie pod nosem powtarzałem, co ja bym zrobił w tym momencie, albo żeby on w tym momencie zaatakował. Dlatego też to różne są emocje, ale fakt faktem przeżywam to razem z nimi. A co powiesz o organizacji Pucharu Świata w Pruszkowie? No, trzeba przyznać, że to jest najlepiej jak do tej pory zorganizowana impreza w Pruszkowie. Jeszcze pruszkowski tor nie miał tylu kibiców podczas jednych zawodów. Trybuny praktycznie w wieczornych sesjach pękają. Więc trzeba się cieszyć z sukcesu organizacyjnego, a przed nami jeszcze Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym w 2019 roku, które będą pierwszymi mistrzostwami świata, które zaliczane będą do kwalifikacji olimpijskiej. Czy w całym Pucharze Świata Ciebie zobaczymy? Na pewno dwie pierwsze edycje, czyli tutaj Pruszków już zaliczony, za tydzień Manchester. Jest jeszcze w grudniu puchar w Toronto, w Kanadzie, w Chile oraz w styczniu w Mińsku, ale to jeszcze są zbyt dalekie terminy, żebym coś mógł więcej powiedzieć. Tyle dla świata sportów olimpijskich. Wojciech Pszczolarski, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.